to jakie rzeczy traci, jeżeli tego taki trener, dietetyk czy fizjo nie wprowadzi? Co tak naprawdę może mu to wszystko ulepszyć? To ja bym zaczął od standaryzacji, czyli że automatyzacja AI może spowodować to, że będziemy robić w powtarzalny sposób, przez co tak właściwie może wzrosnąć konwersja wasza, no i przez to zadowolenie klientów, którzy będą przynosić kolejnych klientów. U nas w branży nikt nie robi czegoś takiego, że zaprasza kogoś spoza branży, kto może faktycznie benefitować naszą branżę, a u nas w branży, jak wypowiadają się dietetycy czy trenerzy, to często jeszcze nie mogą wyjść z wrażenia albo nie wierzą w ogóle w to, że klienta można obsłużyć szybko i wręcz jest taka narracja, że wtedy jest ten klient mniej zaopiekowany, jeżeli tego szybko obsłuży. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj według mnie i dla mnie bardzo ciekawy odcinek, a moim gościem jest Mikołaj Brunka. Witam. Cześć, z tej strony Mikołaj, hej, miło was widzieć. Dobrze, jesteśmy w branży fitness i pewnie dużo osób nie będzie wiedzieć, co ty robisz na moim kanale, więc powiedz, czym się zajmujesz. Dobra, jasne. Na co dzień zajmuję się automatyzacjami. No i właśnie tutaj ważne pytanie, tak jak mówisz, dlaczego tutaj rozmawiam do was, do fizjoterapeutów, do trenerów oraz ogólnie branży fitness, to automatyzacje służą tak właściwie różnym firmom, między innymi właśnie w tej kategorii. I automatyzacje służą do tego, żeby poprawiać waszą wydajność, żeby zwiększyć wasze przychody, tak właściwie bądź zmniejszyć czas wasz w pracy, bo też jakby są dwie grupy w sumie osób, które chcą albo zwiększyć przychody, albo zmniejszyć ilość czasu. I po to są automatyzacje. I tak właściwie no to są najważniejsze rzeczy, a tak właściwie czym są konkretnie automatyzacje, to pewnie w toku wyjdzie naszej rozmowy, bo tam po prostu powiem w przykładach, konkretach, no bo teraz tak w sumie takie pustosłowie brzmi, okej, fajnie, jakby zrobimy to i to, to takich już słyszałem dużo, więc jakby to za chwilę rozwiniemy, co to tak właściwie konkretnie jest. No dobra, to jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, ale jak to się tak naprawdę zaczęło gdzieś tam od początku, jak twoja droga wyglądała? Dobra, to jest tak, że w sumie w 2019 roku z moją dziewczyną założyliśmy pierwszą firmę Brungard, która istnieje nawet do dzisiaj, i zaczęliśmy produkować drewniane doniczki i w toku po prostu tej produkcji zaczęliśmy obsługiwać klientów, zaczęliśmy sprzedawać na marketplace'ach, na Allegro, na własnym sklepie i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście ta skala zaczęła rosnąć taki sposób, że rzeczywiście mieliśmy dużo tych faktur, dużo zwrotów, wiecie jak to jest po prostu przy skali w marketplace'ach i sprzedaży e-commerce. No i kwestia była taka, że no już nie byliśmy w stanie oczywiście tego obsłużyć, a też jakby nie chcieliśmy mocno puchnąć w ilość osób, no to zacząłem się interesować, że istnieje coś takiego jak właśnie automatyzacje, czyli że na przykład może się automatycznie faktura wysłać, powiadomienie o płatności, przypomnienie, automatycznie wysłać się formularz, zwrócić ten formularz, oraz szereg innych rzeczy, tak właściwie, które są po prostu powtarzalne w e-commerce, czyli na przykład odpowiadanie na pytania klientów, czyli że tam, no, kiedy jest moja paczka, no to automat mógł tak właściwie odpowiedzieć na podstawie po prostu danych zebranych. Czy choćby nawet takie, w sumie już dla nas typowo, no, czyli panowanie nad zamówieniami, tak? Wiemy, ile produkujemy, wiemy, co produkujemy i możemy też przewidywać, jakie zakupy po prostu drewna i tak dalej są potrzebne. No i tak zainteresować się tymi automatyzacjami i tak właściwie w zeszłym roku, po tym jak już zautomatyzowaliśmy dużo w naszej firmie, to zaczęliśmy świadczyć usługi po prostu dla innych firm, bo tamta firma już jakby jest na tyle autonomiczna, że jakby jest szef po prostu, wiecie, tam produkcja się sama dzieje, a te rzeczy administracyjne ogarnęliśmy sami. No i założyliśmy No Code Work, w którym tak właściwie już typowo dla innych świadczymy te usługi, żeby automatyzować i działać dalej z innymi firmami i im pomagać. A jakich macie klientów? To są jakieś duże firmy, małe firmy, czy może jacyś tacy freelancerzy też się zdarzają? Wiesz co, i to jest w sumie ciekawe, bo jakby tutaj jest dużo osób, jaka jest twoja buyer persona i tak dalej, dużo jest takich pytań marketingowych i to jest bardzo dobre pytanie, bo często sobie je zadaję, nawet dostałem ostatnio dwa dni temu takie pytanie, kto jest naszą buyer personą, odpowiedź brzmi różnie, no bo tak jak mówisz, w sumie mamy osoby pojedyncze, czyli tak jak mówisz, soloprenerów, freelancerów, którzy po prostu chcą jakby robić za półtorej osoby na przykład, ale te rzeczy administracyjne czy social media się za nich publikują, ale też mamy firmy, które mają 100, 200 osób, 1000 i 3000 osób, też się zdarzają takie firmy, więc to jest różnie i tak właściwie z różnych zakresów mamy zakłady mechaniczne, mamy firmy typowo social media, mamy osoby właśnie z fitnessu, więc jakby to jest, mamy przychodnię jedną, nawet prywatną, więc jakby to jest naprawdę taki przekrój, że dlatego też właśnie do was mówię właśnie, że jakby
pokazać wam w ogóle możliwości, żebyście się zainteresowali tym tematem, bo naprawdę warto zainteresować. Troszeczkę jest tak, że wydaje mi się, że tacy pojedyncze ludziki, ja to tak nazywam, czyli osoby na JDG, może im się wydawać, że to nie jest tak naprawdę dla nich, więc ja też zaprosiłem ciebie do mojego podcastu, żeby ludziom pokazać, że na każdym poziomie tak naprawdę mogą być benefity tego, że wdrożymy nawet najprostsze rzeczy, prawda? Tak, dokładnie, bo tak właściwie jakby nasza filozofia też jest taka, żeby robić poszczególne rzeczy, czyli że nie nawet jeżeli będziecie sami sobie to wdrażać w naszym filmie, jakby do czego zachęcam, naprawdę zgłębić ten temat, to kwestia jest taka, że pojedyncze rzeczy robią tą dużą masę. Jeżeli my usiądziemy tak właściwie, wiesz, na pół roku, zaczniemy automatyzować firmę i tak dalej, i po pół roku będzie ten efekt, no to nikt tego nie zobaczy. Tak naprawdę, jak mówisz, te małe rzeczy, czyli że choćby jeden mail się wysyłał dziennie już za nas, czyli mam tam zaoszczędzone 5 minut na przykład, ale wiesz, ale kolejna czynność, druga, trzecia, czwarta i na przykład oszczędzamy 2 godziny dziennie, które możemy poświęcić na choćby trening, czy zajęcie się dziećmi, czy po prostu odpoczynek jakiś, nie? Jeżeli pracujemy na przykład za dużo. Więc ta suma tych rzeczy poszczególnych składa się na to, że po prostu mamy tego czasu więcej. Dobra, zaraz sobie jeszcze przejdziemy do szczegółów, ale chciałem cię zapytać o to, bo właściwie rok 2023 to był taki rok, mam wrażenie, pod gwiazdą ChatGPT, te ogólnie automatyzacje mocno weszły i nie wiem, czy to jest moja bańka i algorytm we mnie tak uderzył, że mi to bardzo mocno wyskakuje, ale mam wrażenie, że troszeczkę tak jest. I powiedz, czy to jest troszeczkę nieuniknione, każdy powinien z tego skorzystać, czy może jeżeli nikt się tym nie zainteresuje, to nic się nie zmieni? Kwestia jest taka, że ten boom, tak właściwie AI, też rozpromował trochę automatyzację. Za tym idzie, to jest prawda, to też jakby odnotowaliśmy, to rzeczywiście zauważyliśmy, bo wcześniej, jeżeli my tak właściwie działaliśmy na tym rynku te 2-3 lata temu, no to rzeczywiście było mniejsza świadomość, a ten GPT nawet wpłynął na tę automatyzację. Wracając do pytania konkretnie, kwestia jest taka, że GPT na pewno dużo zmienił w naszej pracy pod względem tego, że mamy to łatwiejszy dostęp do wielu rzeczy, ale z drugiej strony też trzeba na to uważać, bo żebyśmy też, wiecie, nie zapętli się na tym, że wszystko robi ChatGPT za nas, no bo każdy będzie pisał treści, na przykład, nie wiem, dajmy o suplementacji, o tym, jak się rozciągać, i to będzie ci pisał ChatGPT, więc to też nie przesadzajmy z tym po prostu. Kwestia jest taka, że czy ucieknie nam to wszystko? Wiesz co, że powinienem powiedzieć, że tak, ale moje osobiste zdanie jest takie, że widzimy firmy, którym pomagamy właśnie, czy automatyzować, czy wprowadzać AI, i one na przykład działają na kartkach. I one też żyją, też zarabiają tak właściwie, więc to też nie jest tak, moim zdaniem, że wiecie, że jeżeli teraz na przykład, nie wiem, nie zainteresowaliście się ten rok temu GPT-sem, to że już teraz jest za późno i tak dalej. Jakby to na spokojnie, to mogę powiedzieć, że na spokojnie. Więc jakby warto się zainteresować, naprawdę, bo jakby słyszałem taki tekst, że AI nas nie zastąpi, tylko zastąpią nas ludzie na naszych stanowiskach, którzy używają AI. I jakby to bym tak do przemyślenia taką tezę zostawił, że warto się tym zainteresować, bo być może właśnie my możecie więcej robić albo mniej pracować po prostu, wiecie, z wykorzystaniem tego, że wam porządkuje jakieś dane czy coś, ale niekoniecznie, wiesz, dosłownie bym po prostu twierdził, że już pociąg odjechał. Okej, okay, a jeżeli mielibyśmy powiedzieć, że coś traci, to jakie rzeczy traci, jeżeli tego taki trener, dietetyk czy fizjo nie wprowadzi? Co tak naprawdę może mu to wszystko ulepszyć? Dobra, jasne. To tu bym zaczął na pewno od AI czy automatyzacji, zacząłbym od standaryzacji, bo zauważyłem, że wielu właśnie tutaj też, bo tutaj pracujemy najczęściej jakby jeden do jeden, tak? Jakby osoba czy fizjoterapeuta, czy trener, czy dietetyk, to ja bym zaczął od standaryzacji, czyli że automatyzacja AI może spowodować to, że będziemy robić w powtarzalny sposób, że na przykład nasz podopieczny będzie dostawał taką samą po prostu rozpiskę, no nie taką samą rozpiskę, tylko w takim jakby w tym strukturze, jakby wiesz, w takiej samej strukturze i na pewno od tego bym zaczął, przez co tak właściwie może wzrosnąć konwersja wasza, no i przez to zadowolenie klientów, które będą przynosić kolejnych klientów i na pewno taką rzeczą w automatyzacjach fizjo, o którym pewnie porozmawiamy jeszcze, o takich typowych przykładach, to zbieranie opinii pozytywnych, bo jest takie badanie, które słyszałem akurat na jednej konferencji, akurat Michał Wrzosek, to powiedział, bo był na Święcie Kapitalizmu, że jest badanie, że osoba, która jest zadowolona z naszych usług,
poleci komuś, jakiejś drugiej osobie, to ta osoba chyba z 80% czy coś takiego jest bardziej skuteczna, niż jakbyśmy po prostu powiedzieli, że ktoś inny powiedział o tej usłudze, jeżeli ktoś z tego nie korzysta, nie? Więc jakby na pewno to bym powiedział, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa kwestia w tym momencie, że to, że możemy po prostu wprowadzać rzeczy, które na przykład w tym momencie nie robimy, czyli zbieranie opinii, wysyłanie w jakiś powtarzalny sposób, i to myślę, że traci, że tą możliwość tego rozwoju, tego możliwość tego wzrostu, jeżeli ktoś chce, i traci po prostu czas ze względu na to, że może po prostu robić się samo, nie bez nas już, no bo jakby nie oszukujmy się, ważne jest to, żebyśmy dostosowali te plany do konkretnej osoby, nadal już, żeby to się wysłało na przykład i przypomniało o tym, czy ktoś to stosuje, albo codziennie jakiś SMS przypominajkę, czy w ogóle są jakieś postępy, albo że ma wprowadzić wyniki do arkusza, no to już może się dziać bez nas. A czy takie tego typu rozwiązania w jakiś sposób można zrobić za darmo, czy to już jest coś, za co trzeba zapłacić gdzieś w jakichś usługach zewnętrznych? Wiesz co, są różne platformy, bo najpewniej taką najczęstszą, którą ludzie słyszeli, to jest Zapier. My korzystamy też dużo z Make.com, to są dwie takie platformy i one mają platformy jakby darmowe, też plany darmowe, więc można jakby zacząć od tego, że można na darmo skorzystać, za darmo, a jeżeli ktoś będzie już naprawdę, wiesz, z tego korzystał i będzie mu to przynosiło zysk, przychód czy czas, tak właściwie, no to moim zdaniem już na inwestycja tych 30-40 zł co miesiąc, no to już wiesz, no to już moim zdaniem się zwraca za tą godzinę, dwie, trzy pracy. Po prostu, która będzie zwracała. No właśnie, bo zazwyczaj, znaczy mi się tak wydaje, że najtrudniej jest chyba wyedukować tych ludzi, żeby oni wiedzieli, że te pieniądze można zainwestować. Się zastanawiam, na jakich ty klientów na przykład trafiasz, na klientów nieświadomych, czy do was na przykład już piszą osoby, które widzą w tym wartość i chodźcie, wyklikajcie mi to, bo już chcę mieć to zrobione. To wiesz co, to najwięcej jest takich, że oni coś chcą. W sensie, że wiedzą, że to daje wartość i coś chcą. Drugą grupą jest tak, że mają drugą grupą jakby w kolejności jest te, że to i to chcą. Konkretnie nie wiedzą jak to zrobić, ale wiem co chcą zrobić. Więc jakby to jest to. I trzecią grupą taką najmniejszą moim zdaniem, że to są takie osoby, które po prostu chcą się dowiedzieć, że do nas już trafiają na ten moment przynajmniej osoby, które są tak mocno zainteresowane tym tematem, bo też mamy parę filmów na naszym kanale a propos tego i trafiają po prostu z tych filmów, że okej, widzieli, że jest takie coś i może po prostu możemy to zastosować w naszej firmie. Kwestia jest taka, że tak jak mówisz, bo tu trzeba zauważyć jedną rzecz, że spoko, robisz to na przykład tam codziennie, wiesz, tam codziennie klikasz i tobie zajmuje to tam 10 sekund, 2, 3, 4 sekundy i po co to będę klikał? Dobra, okej, tylko znowu, jeżeli na przykład zapomnisz, no to znowu nie będzie tej powtarzalności. Albo drugie, niby to zajmuje ci 5 sekund, ale złapiesz telefon w tym momencie i niby otwierasz, żeby napisać do kogoś SMS-a o tym przypomnieniu i tak dalej, ale przypomnie ci się, że może coś miałbyś wstawić na Instagrama, wtedy klikniesz sobie Reelsa, wtedy sobie przejrzesz, już nie wiesz jak minęło 10 minut i tak naprawdę z tych 10 sekund, które niby miałeś wysłać tego SMS-a, robi się 10, 20, 30 minut i to jest ta rzecz, o której dużo osób nie mówi, czyli to rozproszenie, tak? Że już o tym nie myślisz. Ty już o tym totalnie nie myślisz, tylko to się dzieje tu i teraz. No dobrze, to jakbyśmy mieli wejść teraz do branży fitness i pogadać sobie na temat jakichś konkretów. Mamy na przykład trenera personalnego, takiego trenującego na siłowni, który ma gdzieś tam swoją stronę internetową albo ma swoje konto na Instagramie. Czy jesteśmy w stanie zautomatyzować takie ogarnianie zapytań przez klientów i jak możemy to zrobić? Jak to wygląda na jakimś takim konkretnym przykładzie? Dobra, jasne. To od razu mogę ci powiedzieć, że to robimy też w różnych branżach. Jakby, tak jak mówisz, czy zapytania na Instagramie, czy zapytanie na stronie, to tu polecałbym się zainteresować właśnie chatbotem, czyli GPT-sy, po prostu w OpenAI-u. I tam może to ogarniać i do tego musimy się jakoś podpiąć jakimiś narzędziami po prostu, które służą już typowo do podpięcia, na przykład ManyChat, do tego, żeby podłączyć się do Instagrama i do tego się podłączamy i wtedy tam układamy jakby zapytania, czyli jak mamy to zrobić, czyli kim jesteś, czy jesteś trenerem, jakąś bazę wiedzy, ale w stylu nie jakieś e-booki wasze, tylko w stylu właśnie kiedy, jakie masz usługi, kiedy przyjmujesz ludzi i z tego od razu na przykład możemy zbierać do jednego arkusza kalkulacyjnego osoby zainteresowane współpracą. Że jakby, że jeżeli ktoś tam pyta, hej, czy można z tobą współpracować, to odpowie tak, możemy współpracować, dzieje się to tak, tak, tak i tak. Bo kwestia jest taka, że
nie w 100% tą komunikację jakby robimy botami, no bo wiadomo, jak ktoś to napisze, hej, fajne zdjęcie czy coś, odpisze ci na Insta Stories, a ty tak, może rozpocząć ze mną współpracę. No nie, nie o to chodzi. No, totalnie nie o to chodzi. Więc chodzi o to, że na takie pytania, wiesz, no w stylu właśnie, czy możemy rozpocząć współpracę, jak chcą rozpocząć współpracę i tak dalej, no to takie będzie odpowiadał chatbot, a resztę zostawi. Po prostu dosłownie zostawi, że ty już będziesz odpisywał w swojej komunikacji. Więc i to jest bardzo pomocne i skuteczne ze względu na to, że to jest szybkość odpowiedzi. Bo ktoś napisze do ciebie o 3 nad ranem, no to ty dopiero wstaniesz, no chyba, że pracujesz o 3, to ty wstaniesz dopiero i napiszesz, a tak chatbot tu i teraz napisze ci, hej, jak najbardziej pracuję z klientami takimi i takimi i możemy rozpocząć współpracę od wtedy i wtedy. No tylko wiadomo, te dane trzeba wrzucić do tego, nie? Po prostu tego OpenAI. Ale mamy tak, jak rozmawiamy już na przykładzie na przykład ManyChata, to jego się chyba konfiguruje na zasadzie takie, że jak ktoś wpisze słowo klucz, to on jakoś konkretnie reaguje. I zastanawiam się, czy automatyzację jakoś można zrobić, że ten czat jest na tyle mądry, że on rozkmini ze ściany tekstu od klienta, o co chodzi i odpowie, czy on musi reagować na konkretny tekst? Da się zrobić tak, że tylko, że będzie rozkminiał, czy to jest na przykład, okay, czy to jest do tego odpowiedzi, czy to jest jakby pytanie do tych odpowiedzi, które może stworzyć, czy nie. Bo tak właściwie tam da się jakby, no bo my już robimy trochę, wiesz, bardziej zaawansowane w tym ManyChacie zapytania przez łączące Make'a z OpenAI'em i tak dalej. Jakby, no, jeżeli ktoś będzie chciał jakiś odcinek techniczny, to jakby to spoko, ale tutaj rozumiem tak ogólnie, że da się rozkminić tak, że tak jak mówisz, że nie tylko tam słowo e-book, słowo marketing. Tak, bo to najczęściej widać właśnie, nie? Na Instagramie napisz do mnie sianko i wyślę ci e-booka, jak zarabiać milion. Tak, tak, dokładnie. Albo napisz tam na Instagramie komentarz do tego zdjęcia, to ci prześlę e-booka i tak dalej, albo tam polecaną książkę i tak dalej. Nie, da się zrobić tak, że on będzie przekminiał, czy to jest rzeczywiście w ogóle warte odpowiedzi, czy to zostawianie. No bo mówię, to też musi być to, że on nie zawsze musi dać odpowiedź, że ta twoja reakcja też jest czasami potrzebna, no bo on nie wie jakiejś specjalistycznej wiedzy, nie wiem, kiedy mamy stosować jakąś witaminę, czy to ćwiczenie Jasne. Jest sensowne, czy bezsensowne, no tego nie zostawiamy już chatbotom, nie? Jakby to już rzeczywiście już jest twoja ekspertyza i twoja wiedza. Króciutka przerwa w podcaście, bo mam do ciebie prośbę, jeżeli słuchasz na Spotify lub oglądasz na YouTubie, daj 5 gwiazdek, daj suba i daj łapkę w górę, bo najzwyczajniej w świecie pomagasz mi, żeby ten podcast szedł bardziej do góry. Oprócz tego zapraszam cię na mój Instagram i TikToka, gdzie wrzucam najlepsze urywki z każdego odcinka. Możesz szybciej wyśledzić, czy warto obejrzeć dłuższy odcinek, czy nie. Wracamy do odcinka. Ja mam taką obiekcję, że na przykład klient może się skapnąć, że gada z botem, a nie z normalnym człowiekiem i to mogłoby konwersję zmniejszyć. Jakie są twoje doświadczenia wśród klientów? Czy to pomaga? Czy, znaczy, to jest logiczne, że pomaga, ale zastanawiam się, jaka jest teraz twoja odpowiedź na to, co powiedziałem. Kwestia jest taka, że możemy dać pierwszą odpowiedź, najczęściej dajmy tak pierwszą odpowiedź, że hej, z tej strony bot wspomagający kogoś tam, czy hej, z tej strony Anna, jakieś, wiesz, Alice i jakieś imię po prostu bota, że jakby, że ta osoba wie na początku, że rozmawia Jasne. Z botem po prostu w tym momencie. Informujemy, to też nie jest tak właśnie, że próbujemy oszukać tej po drugiej stronie, no bo to się łatwo jednak jest w stanie domyślać, jeszcze nie mamy już tak wykwintnych, no już mamy, ale jakby nie powiem, że wiesz, że nie mamy tak wykwintnych, żebyśmy, wiesz, pisali tak jak ludzie, dosłownie jeden do jeden, na to z kimś rozmawiali, to jednak piszemy, że z tej strony chatbot, czy po prostu, wiesz, asystent. My najczęściej to nazywamy asystentem po prostu kogoś. No i wtedy to by rzeczywiście miało taki sens, że ktoś po prostu dostaje od razu odpowiedź i prawdopodobnie wyskakuje mu jakieś tam 3-4 tematy, które może sobie kliknąć i dostanie jakieś tam najczęściej takie faku, to się nazywa, nie? Najczęściej zadawane pytania po prostu. Tak, bo jakby ten chatbot jest o tyle dobry, że możesz z nim całą konwersację przeprowadzać, wiesz, dosłownie pisać wiadomość po wiadomości, będziesz świadomy, co pisał wcześniej, jakby, więc on może nawet, wiesz, nie wyrzucić takiego faku tam tych 10 pytań, tylko po prostu jeżeli ktoś będzie zadawał 10 kolejnych pytań, to on będzie na podstawie tego dopiero odpowiadał. Że tak bezmyślnie nie rzuci, nie wypluje po prostu takiego tekstu, takiego punktu. No dobra, i to, o czym teraz rozmawialiśmy, pewnie zależy od zaawansowania tego bota, ale w ile można coś takiego wyklikać? Wiesz co, właśnie to, tak jak mówisz, to zależy, bo na przykład, wiesz, specjalista, który jest zaawansowany, tak jak u nas mamy specjalistów, to on to wyklika, wiesz, w 15-20 godzin, ale jeżeli, wiesz, rzeczywiście ktoś startuje od zera, czyli, wiesz, nie wie, czym jest Make, nie wie, czym jest AI i tak dalej, no to pewnie tych godzin pewnie tak 40-50 zejdzie. No też, wiesz, tu trzeba sobie łatwo przeliczyć
zysk, który można tym uzyskać, a koszt po prostu. Koszt takiego wdrożenia, a zysk, który można uzyskać. Jeżeli mamy mniej klientów na przykład i mamy jeszcze czas, po prostu to możemy się sami nauczyć, no ale jeżeli ktoś ma, nie wiem, w kolejce 10 podopiecznych, no to on już nie będzie, wiesz, klikał samemu dosłownie tak dalej, tylko woli zainwestować, żeby po prostu go wspomóc w tym, nie? Więc to bardzo ważne sobie, to po prostu na chłodno przeliczyć. No dobrze, a jeżeli mamy takiego specjalistę i w to wrzućmy sobie i trenera, i fizjo, i dietetyka, i online, i stacjonarnie, ale są to osoby w miarę początkujące, które gdzieś tam kolejki podopiecznych nie mają, to jakie widzisz takie rozwiązanie, które mogłoby im zbenefitować w ich działalności na tym poziomie? Jest coś? Jest coś, no na pewno ja ci powiem w tym momencie, to w Make'u da się łatwo wyklikać rzeczy takie te przypominające SMS-a, tak właściwie, jeżeli ktoś chce, to ja mam podstawy Make'a u nas na kanale, więc to nawet tam można już zapoznawać się, bo w Make'u jest tak, że tam są takie moduły gotowe, że na przykład klikacie, żeby się podłączyć pod Messengera, żeby podłączyć się pod jakiegoś Instagrama czy pod coś, że tam nie ma jakiejś takiej zaawansowanej technologii, więc jakby to na spokojnie można w to kliknąć. Wiadomo, jeżeli ktoś, mówię, chce cały work flow biznesu, no to jest już trudne. Więc od tego na pewno zacząłbym zgłębiać GPT-S na końcu, czyli jak to działa, nie? Po prostu właśnie jak wrzucać tam dane, jak z tego brać i z tego. Bo tak jak mówisz, ManyChat o tyle dobrze ma, że on ma AI wbudowane. Nie musisz się łączyć do tego GPT-sa, o tyle o ile, no to rzeczywiście można już w tym zrobić. A jeszcze jedną rzecz, taką abstrahując trochę od tego momentu, to na pewno zainteresowałbym się takimi rozwiązaniami jak Zencall. Czyli tak właściwie takie Calendly, być może część osób was kojarzy, to właśnie to jest Zencall albo Calendly, żeby umawiać się na konsultacje bezpłatne, jeżeli macie pierwszą bezpłatną, albo płatną od razu, i to jest już takie najszybsze w sumie, takie pierwsze do wdrożenia, to zainteresowanie się narzędziami typu Calendly i Zencall, po prostu żeby umawiać płatne i bezpłatne konsultacje. Dobra, to ja teraz to tak przetworzę po mojemu i powiem, czy ja powiem, a ty powiesz, czy dobrze to zrozumiałem na jakimś przykładzie. Powiedzmy, że ja bym sobie zrobił reklamę na Facebooku, że oferuję jakieś darmowe konsultacje przez współpracę. Ta osoba klika, wyskakuje jej formularz na przykład w Calendly czy w Zencallu. Ona już sama może się ustawić na taką rozmowę. Ja dostaję powiadomienie, ta osoba dostaje powiadomienie, potem jeszcze ta osoba dostaje przypomnienie. Ja w międzyczasie mogę jeszcze zarządzać tym kalendarzem, coś tam pozmieniać, wysłać do niej wiadomość i tak dalej. Czyli to mniej więcej tak działa. Tak, dokładnie, bo te typu Zencall czy Calendly to są już takie, wiecie, że wchodzicie tylko do tego narzędzia, podpinacie swój kalendarz, ustawiacie od kiedy do kiedy, tak właściwie możecie, jakie dni, po ile minut przerwy, i to jest już takie, myślę, że pierwsze do wdrożenia, żebyście już nie musieli ustawiać się właśnie na Instagramie czy na czymś, bo to jest właśnie, bo możecie wysłać do tego formularz, bo to jest jakby zwykły widok kalendarza, po prostu na Instagramie, wiecie, kopiuj w klej, nawet jeżeli nie zrobicie tego ManyChata, tylko po prostu hej, chciałbym rozpocząć współpracę. Dobra, wrzuć mi na kalendarz, po prostu wybierz odpowiedni termin i wrzuć mi na kalendarz. No bo wtedy odpisywanie, zaglądanie do kalendarza i tak dalej, no to już to trwa. A tam ty po prostu, ty wysyłasz linka, ta osoba klika i już zaczynacie działać. I od razu może pojawić się pytanie, czy to działa. Tak, to działa, bo mamy to wdrożone w naszej firmie, wdrażamy też u klientów i rzeczywiście po prostu to ułatwia to, że nie musimy 10 razy sprawdzać, czy ty tobie pasuje, czy tam wtedy pasuje, a to ci wypadnie. Tam też jest możliwość oczywiście przełożenia tego spotkania i znowu jakby pasujący termin do tej drugiej osoby, do tego trenera, więc to jest już moim zdaniem taka duża dźwignia do tego, żeby wprowadzić tu i teraz w tym momencie samemu. A do takiego Calendly czy Zencalla można jeszcze dodać na przykład Google Meet, żeby się sam generował linki, tworzył pokój, czy... Tak. To w pełni już tak, że nawet ci przychodzi mail, tylko że jak masz kliknąć i wejść, już się tworzy Google Meeta i Zooma, z tego co pamiętam, teraz da się podłączyć chyba. Więc tak, to od razu się tworzy link w kalendarzu z tym, żebyś kliknął i wszedł. Już jest wszystko gotowe. Przypomnij, tam możesz ustawić powiadomienie, żeby tak jak mówię, że powiadomienie ci przyszło przed 3 godziny na przykład, że po prostu masz spotkanie, jeżeli nie wchodzi na kalendarz ktoś. Ale prawdopodobnie na Riverside, na którym teraz gadamy, się tak nie da zrobić, bo pewnie API jakiegoś nie udostępniają, więc ciężko to zrobić, co? Z Riverside'a akurat nie korzystamy tak na co dzień, bo ja Riverside'a właśnie bardziej kojarzę do tego, jak teraz właśnie na przykład nagrywamy, czyli ty powiesz do nagrań takich, wiesz, tak, nie tak. Do konsultacji, tylko do nagrań, a do konsultacji właśnie Google Meet, czy Zoom, czy Skype'a już chyba nikt nie korzysta w sumie, ale w tą stronę po prostu. No bo właśnie się tak zastanawiałem, czy ja jakoś mogę podcast zautomatyzować, ale pewnie dopóki Riverside czegoś nie udostępni, żeby można było gdzieś podłączyć, to ciężko to będzie zrobić.
Tak, dokładnie. To jest to, że musi być udostępnione API i możliwość do tego podłączenia. Bo mówię, w Make'u jest dużo takich, wiesz, typowych już natywnych, że tylko klikasz, nie musisz, wiesz, pisać takiego zapytania HTTP, żeby dostać się do tego, tylko że klikasz Riverside i tak dalej. Ale mówię, nie wiem, akurat nie znam, bo nie automatyzowaliśmy, ale może po nagraniu po prostu sprawdzić i ci powiem po prostu to, co i jak, czy można to zrobić. Dobra, to jeszcze chciałbym wrócić sobie do trenera czy dietetyka, który ma jakąś tam już listę podopiecznych i w jakiś sposób nimi zarządza, powiedzmy w ten sposób, że klienci co tydzień wysyłają raporty, trener dietetyk sprawdza, wprowadza zmiany i tak dalej. Gdzieś tam przed naszym podcastem rozmawialiśmy, że jest możliwość zrobienia takiego CRM-a, czyli taki system zarządzania, powiedzmy, treścią. I jak to konkretnie wygląda, co jest możliwe? Dobra, jasne. Więc po pierwsze da się na pewno zautomatyzować na przykład Airtable. To jest takie narzędzie. Pewnie te wszystkie linki zostawimy na dole. Airtable, takie narzędzie, w którym możemy stworzyć, to przypomina bardzo Excela, bardzo, bardzo przypomina Excela, tylko że to jest bardziej wygląda jak bazę danych, bo macie konkretne kolumny do konkretnej informacji, że nie można wstawić wszystkiego losowo i tam da się na przykład, tam da się wrzucać formularz, że na podstawie tego, jakie ty tam sobie kolumny ustawiłeś, czyli tam, nie wiem, obwód klatki, obwód uda i tak dalej, czy tam ile kalorii się udało zjeść, jak waga spadła, no zależnie od tego, co potrzebujecie, to da się formularz zrobić. I wtedy taki formularz wysyłacie do tego podopiecznego i on wam uzupełnia i to trafia do jednej tabeli i macie do tego podgląd. I co ważne, strukturyzacja, w sensie, bo najpierw jak rozmawiam o automatyzacji, to właśnie jest to, żeby to było ułożone na początku i do tego automatyzować. Czyli w tym Airtable zróbcie sobie na przykład, tak jak mówisz, CRM-a, jakich macie klientów, na jakie usługi i w tym trzymajcie aktualne dane po prostu, czy ktoś zapłacił i tu bardzo bym polecał do tego, nawet jeżeli nie chcecie tego dalej automatyzować, to po prostu, żeby zrobić sobie taki porządek po prostu w waszych klientach, kto płaci, jakie dane tam potrzebujecie, nie wiem, adres, umowy, trzymać tam da się pliki, zdjęcia na przykład, po prostu jeżeli ktoś przemianę ma. No i do tego, tak jak mówiłem wcześniej, w sumie da się łatwo dorzucić od razu ankietę satysfakcji. Czyli, że drugą kolumnę sobie robicie, ankiety, no i znowu wysyłacie i to się wam zbiera w jednym miejscu, że macie takie trzy tabele. Czyli, że macie klienci, opinie, no i po prostu zwrotkę z ich zmian, nie? Tam właśnie czy rozmiary, czy waga, czy cokolwiek próbujecie. Więc to na pewno jest ważna rzecz. O, teraz jak żeśmy sobie o tym porozmawiali, to wpadła mi taka jedna rzecz, którą bardzo ludzie narzekają u nas w branży, czyli to, że klienci nie płacą terminowo albo udają, że zapomnieli. Więc wchodzimy w temat pewnych przypomnień i powiadomień. Jak tak, czy to jest możliwe do zrobienia i jak to można zrobić? Dobra, to tu na pewno łatwo jest, znaczy w zależności od środków, bo jakby takie narzędzia też mają prowizję swoją, to tu można zrobić, zastosować jakieś bramki płatności typu Przelew 24, DotPay albo EasyCard, to jest takie polskie narzędzie akurat, które ma po prostu subskrypcję, że ktoś podpina kartę, wiesz już tam i leci subskrypcja i tam może też zarządzać, może anulować, tam dzięki temu da się też zrobić na przykład, że zabiera dostępy do jakiegoś Notion, na przykład jeżeli ktoś wykorzystuje Notion do po prostu swoich rozpisek, to zabiera automatycznie do Notion i ja bym w tą stronę poszedł, że też oddałbym to narzędziom, mówię, tam są prowizje, to jest od razu, jeżeli mówię, to zależy też od skali, że tam są też prowizje, ale ta cykliczność, że tak jak mówię, że tam się pobiera, oni też mogą anulować, tam się automatycznie wystawia faktura, to może się zbierać jeszcze do tego Airtable'a, tak właściwie. Więc to jest druga rzecz, bo tak właściwie są narzędzia do sprawdzania na koncie, ale jednak te PSD2 i te inne dyrektywy, które weszły, to jednak dużo, dużo ciężej jest jakby do tych kont bankowych się podłączyć. Z jednej strony to dobrze, z drugiej źle, no bo jeżeli rzeczywiście ktoś chce zautomatyzować po prostu te wyciągi bankowe i tak jak mówisz, to sprawdzanie, no to jest trudniej, no ale dobrze, no bo ciężej się do tego po prostu dostać, nie? Więc poszedłbym w jakieś po prostu narzędzia typu EasyCard, Stripe i takie rzeczy, że w tą stronę. Albo druga sprawa, no to jeżeli mamy tego Airtable'a i mamy data rozpoczęcia współpracy, podłączyć to do Make'a i jakieś SMS API, czy coś takiego podłączyć, hej, mija twój termin płatności. No i tu już jakby wiesz, ręcznie będzie sprawdzał na koncie, żeby rzeczywiście, a żeby chociaż to powiadomienie i upomnienia po prostu zrobić. To jeszcze tylko tak dopowiem, no to właśnie w Make'u jakby to zrobić, to jest Airtable,
moduł i moduł SMS API podłączyć sobie, żeby wysyłać po prostu. I tam już po środku są filtrowania. Ja o tym opowiadam raczej w odcinku. Będzie jeszcze więcej odcinków teraz, bo nie mamy trochę czasu, bo dużo mamy nawał zapytań klientów i rekrutacji, więc jakby te social media trochę mniej, ale zapewne jeszcze będą odcinki techniczne, więc to liczę, że jeżeli ktoś już ogląda, to będzie o tym. No, tak, bo się rozgadałem już tak technicznie. No dobra, to jest też dobre miejsce po pierwsze, żeby ludzi zaprosić do was, żeby oglądali jakieś wasze darmowe materiały, ale też chciałbym tutaj ogłosić, że Mikołaja zaprosiłem do Gildii Trenerów, żeby stworzył taki zamknięty webinar dla naszej społeczności trenerów, dietetyków i fizjoterapeutów, który już będzie troszeczkę bardziej konkretny. Kolejny drop Gildii Trenerów, czyli możliwość w ogóle dojścia do naszej społeczności, będzie gdzieś na przełomie marca i kwietnia. Gdzieś tam zostawię w opisie filmiku link do zapisania się na listę oczekujących. Jak się zapiszesz, to mailowo będziemy informować najszybciej, że w ogóle taka możliwość jest. Czy gdzieś już myślałeś mniej więcej nad tym, jak ten webinar będzie wyglądać, żeby powiedzieć, czego można się spodziewać? Jasne. Na pewno zaczniemy od podstaw, czyli w ogóle wam pokazać te narzędzia, jak z nich korzystać. Od tego ja chciałbym wyjść jakby z jednym lub dwoma case'ami konkretnymi, żeby wam pokazać, jak wdrożyć tego Zenkola, jak zbierać te rzeczy do tego Airtable, żebyście już z czymś mogli wyjść z tego spotkania. Po prostu, że macie te, na początku przedstawiam te podstawy, jakie narzędzia możecie korzystać, gdzie szukać takiej wiedzy, no i wtedy już na tych narzędziach zbudujemy pierwszy wasz scenariusz, żebyście mogli z czymś konkretnym wyjść, a nie tylko przez godzinę słuchać, nabaczność i okej, fajnie powiedział. To jest ważne, żeby to praktyczne. Bo często tak jest, że się wszystko w teorii wydaje bardzo łatwe, a potem człowiek siada do danego narzędzia i nawet nie wie, gdzie kliknąć pierwszy raz, nie? Dokładnie, dlatego spokojnie jakby myślę, że pierwsza, jedna, trzecia albo połowa to będzie takie techniczne wdrożenie do narzędzia, a wtedy już taki prostszy scenariusz, żeby ktoś już mógł z tego korzystać i po prostu zacząć z tym działać. I też kwestia jest taka, że tak jak mówię, darmowe te narzędzia będą, żebyście mogli to wypróbować i sprawdzić, jak to działa, a mówię potem, jeżeli będzie ta wasza skala się zwiększać, no to już raczej nie będziecie mieli problemu z tym, żeby zapłacić potem na wyższej skali za te narzędzia, bo już będą tyle wam zwracały. Jak ja sobie wchodzę na waszą stronę NoCodeWork, to widać, z jakich programów czy aplikacji wykorzystacie, żeby wszystkie te procedury zapiąć w całość. I ja osobiście kojarzę, bo sobie tutaj zapisałem tego Make'a, o którym powiedziałeś, Airtable, Zapier i Notion. Ale osobiście jak wchodzę tam, to wydaje się to takie dla mnie mega trudne, a wy na stronie nawet piszecie, że potraficie zrobić aplikacje. I zastanawiam się, czy te aplikacje, o których mówicie, czy to są takie aplikacje w rozumieniu takim, że sobie wejdę na swoim iPhone'ie i kliknę, czy one wyglądają inaczej, czy to są jakieś takie SaaS-y? Dobra, to już ci mówię. No bo właśnie jakby mamy w sumie w firmie, to mogę też od razu powiedzieć, jak to wygląda u nas w firmie, tak z ciekawości. No to mamy jakby takie linie biznesowe, właśnie te automatyzacje stricte. Mamy consulting, bo część firm, no tak jak mówiłem, przychodzi do nas, że chce coś zrobić, no to my konsultujemy w sumie, jakie procesy są opłacane do wdrożenia, jakie mam przepraktykowane te procesy o innych. Są też aplikacje i szkolenia, takie już typowo z automatyzacji, no bo po prostu jeżeli ktoś na przykład chce zainwestować w tę automatyzację, to chce mieć wewnętrznie osobę już w środku, no to też takie rzeczy robimy. No i właśnie te aplikacje, o których powiedziałeś. Więc tak, my aplikacje robimy zależnie, jakby też staramy się w narzędziach no-code robić, ale one to nie są takie, wiesz, page buildery, że tylko sobie klikniesz z jednego miejsca do drugiego, bo jakby, wiesz, no bo tak, to nie jest ten sposób, tylko że my dosłownie, jeżeli sobie, wiesz, masz jakiś design, masz jakąś grafika, który ci to zrobi, no to po prostu my możemy odtworzyć ten design w tej aplikacji. I te aplikacje jakby możemy tutaj przykład akurat z jednych narzędzi, które korzystamy, to jest Bubble. I tam też jakby opłacasz subskrypcję jedną na miesiąc po prostu, ale ilość użytkowników nie jest ograniczona, to co tam robisz też nie jest ograniczone. Więc te logiki też możemy robić tam. No właśnie, tak jak mówię, te aplikacje robimy różne. Właśnie jedną firmę to mamy taką prywatną przychodnię, to tam robimy taką właśnie całościową aplikację do tego, żeby umawiać wizyty, żeby właśnie sprawdzać płatności, żeby faktury, żeby zadania domowe dla tych osób, które po prostu są w tej przychodni, żeby, wiecie, w domu poprawiały pewne aspekty po prostu. I kwestia jest taka, że tak, możemy zrobić te, że one będą po prostu w sklepie Play,
o ile dobrze pamiętam teraz, Google Play i po prostu na App Store, że one będą czy na mobilu, czyli na telefonie dosłownie jako aplikacja, czy możemy robić takie webowe typowe, że po prostu masz jakiś panel dla swoich po prostu podopiecznych, że na przykład takie dedykowane aplikacje też jesteśmy w stanie zrobić, że podopieczny wchodzi, tam ma właśnie rozpiskę, plany do jednego narzędzia, nie musi tam właśnie Notion i tak dalej, tylko tam będą płatności, tam będą subskrypcje na przykład, tam będzie dostęp do e-booków oraz inne rzeczy, które są po prostu potrzebne, no bo wiadomo, każdy ma specyficzne swoje rozwiązania. Dużo osób właśnie przychodzi do nas z tak właściwie chyba połową już ponad klientów tak właściwie właśnie chce tworzyć jakieś własne rzeczy, że nie ma wystarczających innych narzędzi, tylko przychodzą do nas, że mają konkretne wymagania, to i to jest potrzebne, nasi klienci mówią, że to jest potrzebne, no i po prostu budujemy już dedykowaną dla tych aplikacji. Niektóre aplikacje będziemy robić w modelu SaaS, czyli że jak stworzymy dla tego konkretnego klienta, no to on widzi lukę na rynku w tej konkretnej kategorii, on chce też dalej jakby po prostu dosprzedawać na aplikację, więc takie typowo SaaS-owe też w sumie mamy teraz w procesie development. No dobra, to pewnie jak osoby teraz słuchały twojej odpowiedzi, to nasunęło się takie pytanie z tej kategorii z dupy, czyli ile to tak naprawdę kosztuje, czy możesz podać jakiś rząd kosztów, bo ja wiem, że to jest zależy od zaawansowania, ale wiesz, 1000 zł, 20 tysięcy, 100 tysięcy. Jasne. Wiesz co, no to są koszty na pewno mniejsze niż takie typowo Codebase, wiesz, takie typowo. No to jest rząd na przykład od takich, wiesz, 8 tysięcy do tak naprawdę, no tu możemy ustawić sufit, no dobra, tak mniej więcej 50-60 tysięcy. Bo mówię, bo tak jak mówisz, to jest bardzo, bardzo dużo, zależy od wymagań, no ale to nie jest 100 tysięcy w górę. To nie jest, jakby wiesz, sky is the limit, tak dosłownie, że jakby to nie 100 tysięcy w górę, więc można kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt jakby na spokojnie już coś, wiesz, zbudować rzeczywiście, żeby to działało i żeby działało dla klientów, a nie, że to jest jakieś testowe MVP, które tylko stoi, jak na nie patrzymy tu i teraz, a nie, że nie, że tylko w takich osobach, więc da się to zbudować w takich pieniądzach jakby, ale tak jak mówisz, to nie należy się do tego przywiązywać, no bo mówię, ktoś sobie wymarzy, wiesz, jakąś aplikację, że ma jednocześnie tam przychodnie dla fizjoterapii, jednocześnie plany treningowe, jednocześnie dietetykę, no to wiesz, no to tak. Troszeczkę, wiesz, tutaj ten budżet się rozrasta, nie, po prostu. Dobra, to jeszcze zmierzając ku końcowi, na twoim Instagramie czasami wrzucasz, tak jakby telefonem jesteś bardzo blisko monitoru, jednym oknem zasłaniasz drugie i widać zapytania, że nie wiem, czy to były zapytania o rekrutację, czy nowy klient, ale wyglądało to jako automatyczna wiadomość, która przychodzi do was do systemu i chciałem się właśnie dowiedzieć, co to jest. Aha, dobra, jasne, już wiem, o co chodzi. To tak, to akurat oba pokazywałem na Instagramie, akurat tego dnia oba pokazywałem, bo mamy i zapytania zautomatyzowane na Slacku, bo akurat używam Slacka komunikator, i mamy taki asystent Anę, i ona po prostu zrzucała nam wszystkie te zapytania, które do nas ślą potencjalni klienci, i tak właśnie zapytanie o rekrutację. To akurat pewnie, o którym mówisz, taki nawał, to był o rekrutację, bo dostaliśmy z 60 już ponad CV-ek w sumie i po prostu ten nawał taki codziennie, tam było co tak praktycznie co kilka minut, tam wiesz, ping, tak, po spływały. I tak to mamy w pełni zautomatyzowane, żeby wiedzieć, co się dzieje. Też widzimy od razu, tak właściwie wiesz, że to one się, bo wtedy to mamy tak zrobione, że jest formularz, z formularza trafia nam do ClickUpa to wszystko, do Julii akurat, która się zajmuje rekrutacją, że ma zadania, wie, że tam przejrzeć CV-ki, odpowiedzieć i tak dalej, które notabene odpowiedzi też już są zautomatyzowane, czy ktoś został, wiesz, podjęty kontakt, czy został odrzucony i tak dalej, no i to też trafia na Slacka, żebyśmy po prostu widzieli tu i teraz, no bo wiesz, warto jest wiedzieć, czy zareagować, jeżeli coś się dzieje, nie? Jakby wiesz, no i właśnie to jest to, że jeżeli ktoś już ci wyśle to zapytanie, no to warto do niego zadzwonić na przykład od razu, właściwie podjąć ten kontakt w sprzedaży typowo, żeby już zacząć po prostu coś działać, no bo jak po 10 dniach się do kogoś zgłosisz, kto do ciebie się zgłosił, no to już jest lekko po prostu takie nie fajne. To ostatnie pytanko, dokąd zmierza wasza firma, jakie macie cele, gdzie będziecie za rok, za 5 lat? To jest, ja akurat jestem tą osobą, która właśnie lubi snuć te wizje, więc jakby a to jest, na końcu jeszcze zapytamy się ciebie, jaki ty masz plan na rozwój kanału, bo jakby ty zawsze zadajesz pytania, to ja zadam tobie jeszcze pytanie na koniec. Generalnie podcast założyłem chcąc rozmawiać z ludźmi z naszej branży, ale bardzo szybko się skapnąłem, że te historie u nas w branży są takie bardzo podobne. Ta historia sukcesu, wiesz, w większości przypadków jest taka, że ktoś już jest długo w branży, bardzo ciężko
ciężko pracował, robił content i w ten sposób gdzieś się wybił, ale ja jako, że się tym marketingiem i całymi wszystkimi rzeczami interesuję mocno i już siedzę na LinkedInie, gdzieś tam oglądam jakieś konferencje marketingowe i tak dalej, to wiem, że do Rzymu prowadzi wiele dróg, więc stwierdziłem, że u nas w branży nikt nie robi czegoś takiego, że zaprasza kogoś spoza branży, kto może faktycznie benefitować naszą branżę, czyli osoba totalnie nie zajmująca się dietą czy treningiem może powiedzieć, w jaki sposób rozwinąć biznes jakimiś w cudzysłowie sztuczkami biznesowo-rozwojowymi, więc moje plany są takie, żeby zapraszać jak najwięcej takich osób, po to, żeby ludzi nauczyć, że trzeba poza tą branżę sięgać i uczyć się tak naprawdę od każdego, bo czasami jest tak, że wiesz, ktoś powie jedno zdanie i to jest całkowity game changer w czymś biznesie albo życiu i nagle pieniądze same się sypią z nieba i ja bardzo często tak mam, jak zapraszam swoich gości, że tutaj od niego wezmę to, od tego wezmę tamto, coś robię research, nagle kurde, ale zajebiste to jest. No i w ten sposób chciałbym to przenieść na osoby, które oglądają i słuchają tego podcastu. Okej, jasne. Tak, bo tak jak mówisz, że rzeczywiście jest, tak jak mówisz, ten jeden powtarzalny model, jakby rzeczywiście, ale tak jak mówisz, że trochę trzeba, no właśnie, bo na początku musimy trochę być sprzedawcą, trochę być właścicielem, trochę być tym specjalistą, który robi tak. Czy to fizjoterapię, czy inne, no ale trochę marketingowo, no bo coś tam na Instagrama wrzucić, coś tam na Insta Stories wrzucić, tak właściwie, no czy narzędziowo już typowo, no tak jak było to pytanie, żeby nie zostać z tyłu, no to trochę o tę automatyzację zahacza, nie, że te narzędzia konkretnie, to się całkowicie zgadzam i jakby tu jak najbardziej dobrą robotę robisz, żeby rzeczywiście... Jeszcze ci przerwę, bo odnośnie tych automatyzacji, odcinek przed tobą, powinienem powiedzieć wyszedł, ale on teraz jak gadamy, to on wyjdzie dopiero w tym tygodniu, z Michałem Wrzoskiem, który jest właśnie tym właścicielem Centrum Respo i jemu zadawałem pytanie odnośnie tego, w jaki sposób on to robił, że on zawsze jest o 100 kilometrów przed każdym. I bardzo właśnie dużo mówił, że zautomatyzował sobie bardzo dużo procesów, takich nawet mikroprocesów, które zabierały bardzo dużo czasu. Dzięki temu mógł obsługiwać dużo klientów i teraz obsługują bardzo dużo, bo cały czas ten proces jakby automatyzacji i udoskonalania tych wszystkich procesów jest coraz lepszy i wiesz, per klient jakby spędzają coraz mniej czasu, a u nas w branży, jak wypowiadają się dietetycy czy trenerzy, to często jeszcze nie mogą wyjść z wrażenia albo nie wierzą w ogóle w to, że klienta można obsłużyć szybko i wręcz jest taka narracja, że wtedy jest ten klient mniej zaopiekowany, jeżeli ty go szybko obsłużysz, co z mojej perspektywy nie jest w ogóle prawdą, bo to wszystko zależy faktycznie, jaką dowozisz robotę tym klientom, nie? Tak, dokładnie, że automatyzacja daje mi się tą szybkość, tak jak mówisz, że bo tu i teraz, tak, jakby ktoś chce na przykład, nie wiem, ćwiczyć czy coś, no to on chce tu i teraz odpowiedź na przykład, no to ty wiesz, dostajesz tylko SMS-a, że ktoś tam czeka jakaś na ciebie wiadomość czy coś, no i ty od razu odpisujesz. No i tak właściwie drugą rzeczą, o której mówisz, to jest ta skalowalność, czyli że automatyzacje się same skalują, no w sensie na ten proces, jeżeli masz już w jakiś sposób robisz to, no to ten proces jest powtarzalny, no i tak jak mówisz, właśnie, że on po prostu, czy przyjdzie do niego kolejne 10 czy kolejne 100, no to ten proces się nie zmienia tego obsługi i tylko tą cząstkę, którą rzeczywiście jest ta twoja ekspertyza, no to musisz zrobić ty, to za ciebie nikt nie zrobi. No ale resztę, tak jak mówisz, tą obsługę, żeby to szybko, sprawnie poszło i to zadowolenie też było na wysokim poziomie, no to mogą robić automatyzację, no bo tu właśnie nie mówisz trochę o tej skalowalności, tak, że jeżeli będziesz się rozwijał, no to te automatyzacje zostają z tobą, tak, i one nadal działają, nadal pracują i tak właściwie procentują z każdym kolejną osobą, z każdym kolejnym wykorzystaniem, one ci zabierają, znaczy oddają tak właściwie, ale zabierają ci czas pracy, ale oddają ci czas wolny. No właśnie dzisiaj też mieliśmy z moją Olą rozmowę z takim kolegą z branży odnośnie szkoleń i żeśmy mu powiedzieli, że jest coś takiego jak Tutor LMS, że możesz sobie zrobić takiego LMS-a w WordPressie, że masz platformę szkoleniową. Ona automatycznie jeszcze ci wysyła maile, linki do wszystkich twoich kursantów, jeszcze jak oni zrobią quiz, to się sam wygeneruje certyfikat z ich imieniem na podstawie tego, co jest w bazie, jakby on robił to wszystko ręcznie i on ma akurat taki biznes, że bardzo dużo czasu spędza w swojej pracy i bardzo dużo pracuje i nie ma gdzieś tej wiedzy na temat tego, jak można to wszystko udoskonalać. I u nas w branży jest takie podejście, takie rzemieślnicze,
że ci trenerzy czy ci dietetycy, oni orają bardzo dużo godzin. Ja też byłem w tej pułapce kiedyś i spałem po 3-4 godziny dziennie, ale jakby uważam, że bardzo szybko warto się skapnąć, żeby iść dalej i wcale nie trzeba mieć dużego stażu i doświadczenia, żeby korzystać już z tych benefitów i uczyć się z błędów ludzi, którzy faktycznie orali nie wiadomo ile lat, nie? Bo już nam technologia pozwala na to, żeby robić szybciej rzeczy. Tak, no ale jakby tu wiesz, jest typowo właśnie to z tego powodu, że tak jak mówisz, że jakby no ta siłownia no to oczywiście wymaga czasu i pewnie już to tak wiesz w psychice się po prostu robi, że tak jak mówisz, że rzeczywiście, że to wszystko potrzeba czasu, żeby to było dokończone, żeby ten mięsień był wiesz po prostu zrobiony, żeby ta redukcja, no to też musisz wiesz redukować, żeby to wyrzeźbić wszystko i może stąd się po prostu bierze, wiesz, że przyzwyczajenie osób po prostu, które trenują, że rzeczywiście potrzeba czasu na to zbudowanie, że tak nie nagle 5 wody fatu procent się nie ubywa po prostu w tym momencie, nie? Więc jakby tak jak mówisz, no właśnie jest dużo tak właściwie o automatyzacji. Kwestia jest taka, że u nas właśnie jak rozmawiamy na konsultacjach, to rozmawiamy o konkretnych rzeczach, które ta firma robi, ta osoba robi, tak właściwie, no bo tak jak mówisz, to jest na przykład właśnie tych szkoleń, więc to tak samo, że to się może samo tworzyć, samo się wysyłać i wiesz, i całe tak właściwie poszkoleniowe, na przykład przypominanie, hej, czy tam skorzystałeś z tego, czy poleciłeś komuś i tak dalej, to jest tak właściwie dużo możliwości tutaj automatyzacji, nawet wewnętrznie, tak jak mówisz, w tych aplikacjach. No dobrze, to wróćmy do tego mojego ostatniego pytania, jakie macie cele jako firma, gdzie będziecie? Nasze cele tak właściwie są dość duże. Na ten rok chcemy wzrosnąć o kilkanaście osób w zespole, więc jakby no to jest dość duży wzrost. I naszym celem jest, taką wizją ogólną jest to, żeby rzeczywiście pomagać firmom i osobom, żeby więcej działały, więcej robiły, mogły więcej zarabiać. Tak naprawdę, no bo po to istnieją te automatyzacje, tak? To nie jest, żeby to dobrze wyglądało, żeby powiedzieć, że o, mam automatyzację, tylko żeby rzeczywiście przynosiło skutek konkretny, tak? Dla po prostu firm. I to naszym celem też jest na pewno odpalenie szkoleń, ze względu na to, że chcemy trochę obniżyć ten próg tego wejścia do tego po prostu, bo naszym zdaniem jest jeszcze za mało osób, które to robi i pojedyncze osoby, tak jak mówisz, że czasami na początku drogi nie potrzebują na przykład wiesz, wdrożenia, tylko potrzebują szkolenia i na przykład tym się wyszkolą, już będą dla siebie po prostu mogły robić samemu to klikać na tym podstawowym poziomie, a po prostu jeżeli potem wzrosną, no już będą musieli być wiesz właścicielami firmy i tak dalej, no to wtedy będą mogli inwestować po prostu w agencję. Więc na pewno wzrost, bo mamy duże zapotrzebowanie na pracowników, tak właściwie na współpracowników, na klientów mamy dużo, więc tak naprawdę nawet wiesz, teraz mamy, tak jak widziałeś, odpaloną rekrutację, no bo mamy tyle pracy, tyle działań, że już się nie wyrabiamy obecnym zespołem, tak właściwie, więc myślę, że po prostu wzrost i działania i najważniejsze, żeby w tym wszystkim, żeby po prostu no, nieść tą wartość i korzyść dla klientów. Bo to jakby nam najbardziej przyświeca, żeby rzeczywiście ktoś widział tą wartość z tego, bo mówię, bo to nie ma wyglądać, to ma działać, bo ja też jestem dość dużym pragmatykiem tego, więc mówię, nie lubię takich wydmuszek i sztuczek, tak właściwie wiesz, czy te aplikacje, tak jak mówisz, no to wiesz, że niektórzy po prostu wydają 100 tysięcy, a to jest jakaś taka MVP, gdzie działają dwa przyciski, nie, na przykład po prostu, no to właśnie to bardzo bym nie chciał skręcić w tą stronę i właśnie to żeby ta wartość. No i tego myślę, że możesz mi życzyć pewnie. Mi się bardzo podoba to, co powiedziałeś i pozostaje mi właśnie trzymać kciuki za was i życzyć wam jak najlepiej. Ja będę to z boku obserwował. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas, żeby wystąpić u mnie w podcaście. Trzymam kciuki za was i dziękuję. Jasne, dzięki. Cieszę się, że mogłem wystąpić tutaj, bo tak jak mówię, chcę szerzyć trochę więcej tutaj w ogóle idei tej automatyzacji, żeby więcej ludzi się dowiedziało, żeby więcej osób z tego mogło korzystać, no bo jakby widzimy po prostu na przykładach konkretnych naszych klientach, że to działa, że to im wspomaga i oni chcą jakby dalej działać z tym i żeby mówię, żebyście dowiedzieli się po prostu i żebyście mogli już sami nawet automatyzować czy łącznie z nami, jeżeli ktoś będzie chciał. Super, dzięki wielkie. Hej. Dzięki, do usłyszenia, hej.